Aranżerowie zwierzyńców, hodowcy ptaków, twórcy wspaniałych gmachów, brzydzący się pijaństwem, upijanie się do utraty przytomności karano spaleniem domu oraz kradzieżą. To dopiero Hiszpanie nauczyli zamykania drzwi i wprowadzili zamki. Wrogowie rozwiązłości, cudzołóstwo karano śmiercią. Plemię, któremu zdawałoby się przewodzi muzyka i śpiew, mieli równocześnie Aztekowie duszę sfinksa, który przy anielskiej twarzy miał pazury i serce dzikiej bestii. Wspaniali administratorzy drogą ciągłych podbojów potrafili rozszerzyć swe państwo w ramach dwóch oceanów na północ i na południe, aż osiągnięto niesłychany obszar 3 milionów kilometrów kwadratowych, to znaczy 10-kroć przewyższający obecne państwo polskie. W starej kronice azteckiej, przechowywanej od czasu ekspedycji Bazena w Bibliotece Narodowej w Paryżu, czytamy. W roku Dwukrólików, 1494, zdobyli wieś Mixtla, a w roku Trzech Trzcin, 1495, kraj Oaxaca. Te ich zagony na ziemię sąsiadów miały nie tylko materialne, ale i religijne cele. Nienasyceni bogowie żądali nieustannie świeżych ofiar ludzkich i gromady jeńców padały dzień w dzień pod ciosami ofiarnych noży. Obliczają, że rocznie zażynano do 60 tysięcy ludzi na okrągłych rytualnych kamieniach, teokalii. A w dzień koronacji każdorazowego króla padało ich 3 do 5 tysięcy. Raz podbite ziemie otrzymywały szeroką autonomię pod warunkiem płacenia haraczu. W ten sposób pęczniało w dobra doczesne teokratyczne państwo Azteków, a ich stolica rozrosła się wspaniale. Dworzec Montezumy, cały z kamienia, miał 20 wejść, 2 ogromne podwórza, fontanny, łaźnie, setki apartamentów, których ściany były z marmuru, z jaspisu, z porfiru, przeźroczystych lub czarnych szlifowanych kamieni, odbijających przedmioty jak lustro. Rozmiar jego był olbrzymi, niejedna sala mogła pomieścić 3000 osób. Cedru białego, drzewa palmowego, cyprysu, drzewa różanego użyto do jego budowy. Kaplice Montezumy zdobiły liście ze srebra i złota, szmaragdy, topazy, rubiny. Pałac otaczały stawy z odnawianą wciąż wodą, w niej trzepotała tęcza różnobarwna ptaków wodnych o najcudniejszym upierzeniu. W osobnych pawilonach chowano wielkie ptaki, na których pożywienie szły setki kogutów dziennie oraz niezliczone ilości drapieżników zwożonych przez specjalne ekspedycje z najdalszych krajów, których żerem były trupy pomordowanych na ofiarę bogom jeńców. Przyboczna gwardia cesarska składała się z 6000 wyborowego żołnierza. Wojownicy nosili białe szaty z bardzo grubej wełny, której nieco osłabła w biegu strzała przebić nie była w stanie. Starszyzna miała wspaniałe inkrustowane różnokolorowe pióropusze i tarcze, które zdobiła artystyczna mozaika piór. Teraz rozpoczynały się całotygodniowe libacje połączone z orgiami. W ten sposób żył i wierzył ten dziwny lud, twardy i łagodny, krwiożerczy i wykwintny. Tenochtitlan, dawna nazwa stolicy, miał coś ze Sparty i coś z Babilonu. Chłopak, gdy się urodził, wystawiano niemowlę nago na słońce, bogu słońca na ofiarę i kładziono przy nim 4 strzały i pęk czarnych piór. Gdy doszedł do wieku szkolnego, prowadzono go do szkoły na sznurku. Przewdzianym przez język za pomocą kolca agawowego. W całym wychowaniu narodu, jego obyczaju, w jego obrządkach biegnie grań wąska między życiem a śmiercią.
W Muzeum Narodowym znalazłem posąg Bożka, którego nazwy się nie dowiedziałem. Z silnie zaakcentowanych nadmiernych piersi kobiecych wnioskuję, że artysta, zwyczajem ludów starożytności, pragnął upostaciować boginię płodności. Ale podczas gdy gdzie indziej bóg płodności, na przykład odgrzebany w Pompeji, Priapus, pokazywany z obleśnym uśmieszkiem za napiwek przez Ciceronów, parska w twarz widza rubaszną gębą tego ożywianego osiołka wiejskiego, którego rozpiera ruja i poróbstwo bogini płodności Azteków, a więc symbol życia, patrzy ku nam oczodołami trupiej czaszki. Zaiste, godny to chorej wyobraźni Ropsa pomysł. Nalana pokarmem pierś macierzyńska i głowa trupa. Życie i śmierć.